Witajcie widzowie na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku robimy unboxing nowej broni, nowego szpeju, granie nowy rozdział w historii naszego kanału, jeżeli chodzi o ASG. Tak jest. Jest tu droga przesyłka. Wyjebałem na prawie 2000 zł. Miał być ze mną dzisiaj dzięki kondom alkoholą, ale się wyjebał na mnie. Mówię, przyjdź kurwa od razu, jak przyjedziesz z tych jebanych Mazur, z tych jebanych Hawajów, gdziekolwiek kurwa byłeś. Nie przyjechał, nie wiem co ty tam robisz, walisz konia przy kalekach. Ale jestem dzisiaj sam. Pozdrawiam braciszka także, który wkrótce też unboxing sobie rzuci. No ale do dzieła, mam tutaj baczkę, może przejdziemy na światło, bo ja zakrywam to wszystko. Dobra, od czego zaczniemy? Może od tego. Mamy najmniejszą paczkę. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj jest ostry nóż, więc problemów nie będzie. O kurwa, nie. Jeżeli jakiś szczur to kurwa ogląda i nie macie żadnych dowodów, nie macie nic na mnie? Nie? Nieważne, to chyba nie była przesyłka odpowiednia na ten kanał. To nie była ASG. Dobra. Dobra, pozwolę się tego. Przejdźmy do głównego dania. Ty kurwa, idź na potem. Albo dobra, teraz. Wisienkę na torcie. Zjada się to na końcu, czy najpierw? No i wie, w każdym razie najlepsze zostawia się na koniec. To pojebały mi się przysłowia. Kto glacu powiedział, raz na wozie, raz pod wozie. Raz się jest na wozem, raz pod wozie, nie? A teraz jesteś na wozie, czy pod wozem? Pod wozem, raz pod wozem. Nie glacu, jeśli to oglądasz, daj lajka, skomentuj. Pokaż, że istniejesz. Jakie to jest kurwa ciężkie, ludzie. Jakie to jest ciężkie. Jakie to jest kurwa masywne. Na koniec. Najpierw lil paczka. Z której strony się to otwiera? Z tej. Bang kurwa. O, już tu nam się pokazują na pierwszy rzut oka na kolenniki. Magazynki. Torba zrzutowa. Nie wiem co to jest. Kondom. Sprężyna. I baterie. Żeby mi ciepło było w nocy. Śpię na ławce z tym menelem. Kolejna noc w Berlinie i kolejna noc bez łóżka, tylko ławeczka, kapelusz, kawałek szmaty i lejemy w krzaki, chuj! Dobra, gdzie jest moja kosa? Dobra, zajebiście. To co widzowie, gotowi na wisienkę na torcie? Dobrze, LCT Airsoft. Masywne! Czemu tu nic się nie znajduje? No? Pierdole. Ludzie, jakie to jest ciężkie! O Jezu. Coś cudownego. To jest selektor ognia. Jak ja mam go ruszyć? Taki gówno. Okej. Okay.
Rozumiem, że w tej... W tą stronę pół auto. Jak to zamontować? Zaraza, ludzie. A. Okej. Ale się wydaje porządna. Będzie się z niej bardzo dobrze strzelać. O, ale to jest ciężkie w przesuwaniu, ludzie. To jest... Do budynków. To jest blokada ognia. Tak. Tutaj robimy tak. Się nic nie dzieje. Piękne. Nic się nie trzepie. Jest coś pięknego. To jest... To było chyba warte tych pieniędzy. Tych 1600 zł. A jestem rycz. O, to się fajnie przesuwa. O, tak. W końcu. Widzicie to? Trzeba będzie ją usztywnić w przyszłości. A jednak trzeba przyznać, że ten selektor ognia będzie... Cholera! On jest chujowy! O, bardzo solidnie to wygląda. Mamy tutaj ładny cylinder. Stop, z którego zrobiony jest gearbox, jest także bardzo ładny. Tutaj mamy prowadnice, komory, hop, up. Ach, jakie to jest ładne. Tutaj mamy samą komorę, hop, up. Jest wszystko bardzo solidnie zrobione. Zemek nam nie chce wyskoczyć, jak wyłożyliśmy dekiel, co jest oczywiście na plus. Jest wszystko stal, nie jest jakiś znal. Czyli oczywiście rymuje, ale nie jest to samo. Będzie nowa ulubiona replika. Coś cudownego, ludzie. LCT AS, wow. To jest rzecz, którą, jeżeli macie pieniądze, warto mieć. Jest bardzo solidna. Wykonanie jest zaskakujące. Nie wiedziałem, że będzie aż tak dobre. Wszystko się trzyma. Tu nie ma rzeczy, która odchodzi od schematu. Widzicie to? Wiecie co? To jest tylko spust. To słuchajcie, to jest jedynie spust. Nawet magazynek nie słychać. Nie ma klekotania, nie ma jakiejś niedościsłości. Przecież sami widzieliście. Odkręcanie tłumika jest trudne, bo to jest tak skóresko spasowane. Cudowna replika. Składanie także tego. To nie ma zabezpieczenia przed... Owszem, ma zabezpieczenie. Wow! Myślałem, że nie ma, dlatego to tak, wiecie, wolno chodzi. Cholera jasna. Piękne. Oczywiście może mi się to nie spodobać, bo jestem fanem szybkiego rozwiązania, wiecie. Zamykacie szybko i rozkładacie z powrotem. Cudowna robota. Dobra, widzowie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Unboxing. Cholera, cieszę się strasznie z tego powodu. Unboxing udany. Paruwo, Kamilu. Chuj ci w ryj. Mam nadzieję, że to oglądasz i się ślinisz i generalnie walisz konia do martwych dzieci na Deep Webie. Wyjebałeś się na mnie. Zrobię z tobą to samo, co z tą kartką. A wszystkie szczury, które oglądały początek odcinka, nie macie dowodu. Pluję na was. I do następnego odcinka, widzowie. Na razie! Dobra, czuję się zdominowany. No, dobra.